którzy tit i na dół. No ale to plecionka jest, to wiecie, ma jechać. Jak pociągnie, to... No ale nie ściąga, nie reaguje na takie podciągnięcia. To ma jechać, gwizdać i świstać. Tak, tutaj ugięcie prawie połowy kija. Przy miękkiej szczytówce na klasyku od razu było efektowne branie, więc przycięka, rybka zameldowała się. No tu na plecionce ma jechać do końca. Jakoś to się kręci, a rybkę mam nabić. Piąta. Pięć leszczyków mam. Pięć leszczyków, cztery na tą i jednego nadgającą, co przełożyłem metodę połowu, czyli z klasyka, z koszyka zrezygnowałem i założyłem drugą metodę. I wędkujemy, czekamy, co się jeszcze będzie działo. Pusto, wędkarzy po drugim brzegiem nikogo nie widać. No ale później, jak będzie pogoda, to ludzie przyjdą się opalać, odpoczywać, kąpać. No ale wędkujących nie ma w ten poniedziałkowy dzionek. Odpoczywamy, pijemy i wasze zdrowie po raz kolejny. Pijemy i jest w pytkę. Teraz zrobimy tak, Karol ściągnie swój zestaw z gruntu z rurką. Nie, ja wezmę nową wędkę. Nową? O. Dobra, to daj mi nową wędkę, koszyk ściągnij z rurką, bo ci to nie daje żadnego efektu. I założę mu koszyk do metody, dam mu cukiereczka. Zobaczymy, czy to... Ale na kukurydzę, na cukierka ci dam. Ja wiem. No, ja dobra. To mówię. Dobra, to daj mi drugą wędkę, to ci przerobię. Tak, żebyś, wiesz, rybkę se złowił. Żebym se leśla złowił, ty. No ale ja nie wiem, no, a skąd ty wiesz, co bierze? No, wędkarstwo na tym polega, że nie wiadomo, to jest woda PZW, dzika. Raczej nie dzika, tylko... Woda PZW, nie wiadomo co pływa i co bierze. Leszczyk, 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 a nagle będzie przyłów. Przecież lepszy taki leszczyk, leszczyk niż dwie płotki, które dopiero złowiłeś na spławik. No, tak to będzie chociaż się... Będzie coś działo. Dobra, przerobię ci, dam ci cukiereczka, przynętę jakąś i będziesz miał pewną rybkę. Więc da mi wędkę, ja mu to zmontuję i jest pytka. I zaraz będziesz miał rybę. Daj ci słowo. Dobra, zestaw ma zmontowany. 30 koszyk, 30-30. I tu krętlik przelotowo będzie. Przelotowo damy. Zanęto. Już masz. Zarzucaj. Falka się zrobiła, a my czekamy. Już zarzuciłeś? No i zobaczysz, że będziesz miał branie. Wędkujemy. Na Zachełmie? Nie. Nie mówiłeś? Chyba nie. To jest woda, ty. A byłem na Zachełmie, to jest takie malutkie. Takie malutkie. Byłem. Cisza, spokój. Ja tam mówiłem. Nagrywam. Widzę, rybę holuje. A ty bluźni. Wytnę, nie? A więc kolejny leszczyk.
O, już taki, no, poszedł. A no widzicie, a już taki większy był, ale nic się nie dzieje. Przerzucamy zestaw dalej i jest w pytkę. Więc machaj będą. Machaj będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno pyzuś. Tak to widzieliście na z rana na klasyka. Bez efektu. No ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej z użyciem dwóch podajników do metody. Dobrze, jedziemy z tym koksem. A więc siedzi druga rybka. Co to, zestaw przerzucony? Musiała długo brać. Długo brać, a ja nie zwróciłem uwagi. I mamy... Widzicie, metoda daje radę. Lesia. Więc jak to mówię, machaj będą, ryby będą. Taki przyzwoity. Lesio, odczepimy. I zwrócimy mu wolność, ale po zrobieniu zdjęcia. Okej. Więc przerzucamy zestaw, nie inaczej. Nie inaczej, drodzy widzowie, ale wszystko obślizgłe. Jeszcze to rozplątać teraz. Dobra, też rozplątamy i przerzucamy. A ja patrzę. Jest prawdopodobnie znów leszczyk. Kolejna rybka zawitała na moim zestawie. Taki lesio. Więc oddaj przynętę. I wędkujemy. Więc kolejna nieduży leszczyk, ale pomału, bez plecionka, tak aby mu nie naderwać, a kij jest. Nie jest miękki.
Czyli machaj będą, ryby będą. Okej, ten maluszek. Kolejne branie. Kolejna rybka. I prawdopodobnie znów leszczyk. Ale wędkujemy, obławiając miejscówkę i łowiąc to, co nam bierze, czyli leszczyk. Nie inaczej. Widzicie? Taki Lesio idzie do koleżków. Kolejna rybka, ale jak widzicie, drodzy Państwo, jedna wędka łowi. U Karola nic, ta sama przynęta, ta sama zanęta, ta sama metoda. Lewa też dwie ryby tylko dała. No i jedna pośrodku wędka, która łowi nieduże leszczyki. Ale zabawa jest, więc nie ma co marudzić. Więc wędkujemy dalej. Jest pytka. A więc kolejny odjazd, kolejna rybka. I zobaczymy tym razem co. No ale co może być innego? Jak je leszczyk. Ale wiecie, różnie bywa. Może być i płoć, zdręga, amurek mały, karpik, boleń. Może być nawet tutaj. Wiele gatunków jest, które skuszą się na cukiereczki, no ale Lesio nie inaczej, więc do koszyczka, jak to się mówi, odpinamy rybkę. I wędkujemy dalej. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. No taki ładny Lesio. Jest? No. A więc jest. A więc jest. Widzisz, na cukiereczka, tak ci mówiłem. Ale będzie Lesio, mówię ci. No na początku czułem, a teraz to tak idzie. No ale to leszcze wszystko są. No ale widzisz, mówiłem ci, że w końcu złowisz. Daj, odepiemy go, bo od razu wypuszczasz, nie? No. No nie duży, ale jest. No, widzisz, taki maluszek, ale jest. Wziął na większą, piaskową. Baja. Dawaj do góry i przerzucam zestaw i może coś się
ruszę, a ja później znów założę klasyka. Klasyka założę spinką, z ciekawości rzucę tam, gdzie zanęcony i zobaczymy, czy to da jakiś efekt. To nie będzie dużo roboty, bo cały zestaw od razu do krętlika przywiążę i będzie zmontowany zestaw, który za chwilę założę z powrotem na pinkę. No. Nie. Druga strona. No do góry. Do góry, Karol. No do góry bierz. Nie mogę, bo się zapiąkał. Więc drodzy Państwo, ściągam z powrotem metodę i przekładamy na koszyk, ale założę 0,10 przypon i 18 haczyk, na to dwie pineczki. Więc z powrotem zmiana. Jak widzicie, zmieniamy, jak to się mówi. Żyłka mi uciekła. Szybko zapniemy i tak mówię, zmienimy. Bo sam z ciekawości jest, chcę zobaczyć, czy będzie w końcu skubać na ten koszyk, czy nie. Cały zestaw od razu jest z boku. Czułość sygnalizatora muszę zmienić, tak aby fala, podmuchy wiatru nie ściągały. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Myślę, że wystarczy. Naślinimy. Ok, założę przypon, zarzucę zestaw i zobaczymy, czy pinka nadal na zero, czy w końcu coś się ruszy. Kolejna. A więc u Karola druga ryba na cukiereczka. Cukiereczki twoje są dobre. Dobre cukiereczki? Dobre cukiereczki. Bo moje cukiereczki już się popsuły. Ty nie miałeś cukiereczków. Moja winka już zaśmierdła. Trzeba zmienić. Idzie bokiem. Najważniejsze, że skuteczne są. No fajnie, fajnie, no coś przynajmniej się dzieje. Widzisz. Takie za 300 punktów. 280. Baja. Ale i tak już konkretnie. Wędkujemy, Karolowi założę przynętę, niech przerzuci zestaw i wędkujemy dalej. Więc drodzy widzowie, 12:08, wyciągnę ryby, wysuszę siatkę.
i niedługo będziemy się pakować, więc pokażę wam, co udało się złowić, czyli 14 leszczy, 14 sztuk. I teraz rybki odpłyną, więc wysuszę siatkę i jeszcze zobaczymy przez pół godziny co i jak i będziemy pomału się zbierać. Więc wysuszymy siatkę i pomału będziemy zabierać się z tej miejscówki. Jak widzicie, drodzy Państwo, na razie jak do tej pory. Karol, coś od Ciebie? Znaczy się, podsumowanie, co zrobimy ten? No na później. Tak, mogę tylko tyle stwierdzić, że zdecydowanie Twoje przynęty, Twoje wędkarstwo dało do myślenia mi, tak? Czy chciałaby na pewno kontynuować tą przygodę dalej z tym, co robię dalej, cały czas, nie? Od kilku lat. Bo tak jak ja wspominam, z roku na rok są coraz gorsze wyniki i trzeba się po prostu zastanowić, dlaczego tak się dzieje, nie? No wiesz, woda PZW też, wiesz, wybrana, to wiesz, nie zawsze się na kukurydzę i pinkę połowi. Ja też powiem Ci, woda w wodzie nierówna, ciśnienie, pogoda, też trzeba wszczelić się. Tydzień temu czy dwa tygodnie temu ostatni film z mój Strawczyna, tam metoda i cukierki nie przyniosły mi ani brania. Nawet nie mówię o rybie, nawet brania nie miałem podciągnięcia, rządziła tylko pinka. Pinka i ta pinka mi dawała jakieś tam ryby. Dzisiaj ewentualnie metoda, więc dlatego trzeba, jak jedzie się na ryby, raczej wiesz, rozmaicić grunt, zostaw sobie na metodę, a jak lubisz łowić na spławik, to przecież pinka i kukurydza, nie inaczej. No i ewentualnie ten pelet wagler, pelet haczykowy, tak, soft, miękki. Zobaczyć jak to wygląda, no tak wiesz, szybkie wstępne przemyślenia, no. Trzeba iść przede wszystkim z biegiem czasu, tak? Tak. No, jeżeli faktycznie na to nie bierze, to tak jak ty mi cały czas wspominasz, warto kombinować. Żeby coś złowić. Żeby cokolwiek wydubać z wody, bo... No bo to chodzi chyba, żeby odpocząć i coś złowić. Nie, no jasne. A nie siedzieć tak jak po prostu... Nie wiadomo co, gdzie i za czym. Nie? Co, gdzie i za czym. Więc dlatego ja dzisiaj tak mówię, bez ryby na pinkę. Koszyk klasyk 0, u Karola klasyk 0, spławikówka 3 ryby, 2 płotki i frytka. I frytka, czyli na u mnie 14 leszczy. No i cieszy 14 leszczy i zobaczymy co jeszcze, co jak. Pół godzinki mamy i szybko zwijamy się i odbijamy na Kielce, ale zobaczymy, dopóki przy netach będzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy, jak widzicie. Od klasyka mi zostało do zamrażenia, do metody mi zostanie do zamrożenia, bo to jest nie tanie rzeczy po prostu i będzie na wejście, na przyszły wypad będę miał na wejściu pod klasyka i pod metodę towaru, więc zamrożę oczywiście. A teraz jeszcze zobaczymy co, jak może jakaś rybka na zakończenie, oby i pomału zwijamy ten majdan i jedziemy na Kielce. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy co, jak, czy będzie jakaś rybka na zakończenie, czy zakończenie już zrobiłem i już nic nie będzie, ale to się okaże, zobaczycie sami. Więc klasyk i tak nie daje mi ryby, to ja pomału sobie zwinę wędkę. Bo i tak nic z tego nie jest. Zobaczcie, jak zarzucone robaki przez prawdopodobnie trochę opędzlowane. Jeden cały, mała osiemnastka.
żyłka 0,10 i bez efektu. Więc zwijam pomału ten sprzęt. I pomału składamy się i zobaczymy, co jeszcze na metodę i cukierki tak zwane. No i łowimy jeszcze przez jakieś pół godziny. Więc na odchodne jest rybka. Karol. Widziałem. Dobrze, że kija nie zabrałem. Nie te rybki, ale rybka na odchodne jeszcze wyholujemy. 15. No szału nie ma, ale coś jest, coś się dzieje. Pinka nic, więc wędkę już zwinęłem. Siatka się suszy, jak widzicie, a ja pomału to ogarniam i jedziemy na obiad. Jeszcze zarzucę, bo 20 po, 13:20 zarzucę i pomału będziemy jeszcze pakować się. O, widzicie, jest Lesio, więc baja 15. Założę jeszcze przynętę i jeszcze przerzucimy zestaw. Jest? No, na cukiereczka. Który, czwarty? No, widzisz? Systematycznie, jak wyrzucam w jedno miejsce, wiesz, to by ci weszły. Dać się odepnę. No, widzisz. To więcej pod koniec złowiesz na te cukiereczki niż przez cały dzień na spławik. Dokładnie. Jedzie. No, widzisz? Baja. Przerzucasz jeszcze? No, to jest. No będziesz. 15 minut. Tak rzucić. A nóż, widelec? Jednak jest. Dawaj. Czy naładuję? To jest to jak przynęta w wodzie. To samo, ale wiesz, dajwy ci założę. Dla mnie bez znaczenia. Też piaskowa z dajwy, nie? I ten koszyk se zostaw z tym. Nie, no oddam. Przywęcy. Dobra, zostaw sobie. U Karola kolejna ryba. Na cukierka. No tak, chyba coś tajemy, nie? Coś się bardzo spodobało. Coś mi się wydaje. No jakbyś od rana łowił? No. Dlatego, mówię, trzeba wstrzelić się, wiesz. Nieraz na pinkę, nieraz na to bierze, różnie biorą, nie? A nieraz na wszystko, a nieraz na nic nie chcą brać, współpracować rybki. I zobacz, ile minęło? 3 minuty? No nawet nie. No i cukiereczek piaskowa. Ale tym razem piaskowa z tego... Z dajwy, no. Też daje, a kolor. No i taki leszczyk. Na zakończenie, no ale rzuć jeszcze. Co na zakończenie? Jeszcze mnie przegonisz, ja mam 15. Ja mam ile? Już piątkę. Piąty. Tak? No. Ale widzisz, jedna wędka. Czekaj. Sam sobie nałóż. Tak ci to pokazałem. Przynęta na dno. Zasyp. Będzie. Ściągnij niżej tą. No i teraz, nie w tą stronę, jak masz tak, to w drugą stronę. Żeby ci ładnie się mocno, teraz, tak? Mocno naciśnij i tu otwórz sobie. No naciśnij, otwórz. No. Aha. A, taki bo tu jest, wiesz, foremka zotwierana. Fajne. No Prestona, nie? Podobał ci się, widzę. Widzisz się? Jak człowiek ostatnio o suchym pysku tyle czasu się widzi. To i każda kropla wody jest. Człowieku.
Nawet te lepsze cieszą, no powiem ci, że o dziwo. No ale wiesz, przez cały dzień to wiesz, ile byś to nadtargolił? Ja też jakbym nie próbował, musiałem się strzelić z przynętą, z kolorem. No i to fajnie leci. No i fajnie leci. Nie trzeba daleko ściągać, to już od razu tak. Na samo. I robaki chociaż się nie obgryzie, nie? Dobra, dobra, metoda to jest metoda. Dobra jest metoda w tej metody. Tu sobie, napinasz, jest. Dobrze, jeszcze mamy parę minut i zobaczymy co jak. No Micha cieszy. Dobra, to muszę za. Ja, że tak powiem, tym akcentem zakończę ten teraz. Tak? Oczywiście. No to zwijamy się. Wypalisz, dopali i zwijamy. Ale jestem bardzo zadowolony. Zadowolony jesteś? Jestem zadowolony, bo na tą godzinę, na martwą godzinę ryba współpracuje na twoich przynętach. To jest dla mnie coś, wiesz. No. Coś innego. Już kuta była widać, tu z boku. No ale jak się mogła oprzeć? No, takiemu pyzowemu cukiereczkowi. Tak. To który, szósty albo siódmy? Szósty albo siódmy, nie liczę. Ja na swoim miałem 15. Tylko, że ja po 10 zacząłem. No ja wiem, nie? Ale zanim wstrzeliłem się w kolor, no Karol. Dobra, poczekaj. Zwijamy? No nie, no jeszcze ja będę miał dłużej zwijania, tak bez problemu. Dobra, to założę ci nową przynętę. Nie, ja już zwijam, ale ty... A. Ja będę, ja mówię, że ja mam dłużej. Wiem. Tak, muszę trzymać. Dobrze, drodzy Państwo, to tym akcentem... Dobrze, drodzy Państwo, tym akcentem kończymy imprezę. Wylejemy wodę. Niech to jeszcze... obcieknie i pomału kończymy. A więc to tak leżało. Coś od siebie powiedz, Karol. No powiem ci, że ten wyjazd wyjątkowo daje mi do myślenia. Tak jak wspominałem, po prostu no trzeba i z biegiem czasu i chyba zacząć powoli trochę kombinować z tymi przynętami, bo ostatnie klasy, wręcz bym powiedział nawet lata, szło wszystko, że tak powiem, nie w tą stronę, którą się spodziewał. Czyli te wyjazdy nawet z tobą pokazują, że no nie były owocne i udane zbytnio. Poza tym, że świetna atmosfera, wędkarsko na pewno nie satysfakcjonowały. No i zadowolony jestem, że mogłem dzisiaj po prostu posmakować tej całej metody. Próbowałem, że tak powiem, na własną rękę, nie przekonałem się. Może po prostu nie miałem na tyle skutecznych przynęt takich jak ty masz. No i zobaczymy jak to będzie dalej. Na pewno myślę, że kolejny wyjazd z tobą już jedna wędka pójdzie na metodę, tak? A nie na klasyczną. No ja ci uzbroiłem i już ci to zostawiam. No. To już przypon i koszyk masz, to se zwiń elegancko i w razie co rozwijasz, zakładamy. I działamy. A więc tym akcentem, drodzy Państwo, kończymy. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza. I pamiętajcie, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie komercja będzie. Okej, narka, jedziemy na Kielce.